Niestety jestem w tej ciężkiej sytuacji, bo w dzisiejszym odcinku Jazdy Gwiazdy będę miał gościa, który jest aktorem, jest znanym lekarzem, wie wszystko o sercu i niestety zna się na motoryzacji. Mateusz Damięcki będzie moim gościem. On się uśmiecha od ucha do ucha, ale chwilowo nie teraz. Czy coś mówisz, Mateusz, teraz? Nie. To zapraszam. W samochodzie. On nie mówi poza samochodem. Jedziemy. Mamy do końca przymknąć okno, czy nie? Nie wiem, bo umrzemy. Jakbyśmy zamknęli, to umrzemy. Dobrze. Drodzy Państwo, Mateusz Damięcki, człowiek, który wychował pokolenia. Wiesz, że to już jest ten czas, w którym dorastają ci, którzy oglądali cię, jak byli dziećmi w serialach. I ja ci powiem więcej. No. Oni się starzeją, mają swoje dzieci i ich dzieci oglądają mnie... W dalszych produkcjach. Nie, w tych samych. Na powtórkach. Wow, jest powtarzany do dzisiaj. Serio? Tak. Jest do tego wowa to. Regularnie. Dostaję chyba 11 zł za każdy odcinek powtórzony. A czyli na tym zarabiasz? Wow. W ogóle to się nazywa źródło jakieś tam, które się nie wyczerpuje. Nieważne. To jest niewyczerpalne źródło. Wow. Co on wygaduje? Nie wiedziałem, że jesteś takim śmieszkiem. Przepraszam, będę cię dublował, dobrze? Bo wiem. To, że ci nie ufam, ale wiesz... Wiem. No wiesz, po prostu masz ciemne okulary. Jak każdy niewidomy. Ty serialowo grasz lekarza. Nie jednego. Właśnie. Czy ciebie ludzie potrafią na ulicach zaczepiać i konsultować choroby z tobą? Czasami podchodzą do mnie i próbują to zrobić żartobliwie. O Jezu. Kumasz w ogóle? Panie doktorze, a sprawdzi pan, co tam u mnie słychać? A gdzie słuchaweczki? Ja przyznaję, że nawet trochę się zdziwiłem, że tak długo pan zwlekał z tym pytaniem. Teraz miałem taką akcję, że jedna pani powiedziała, czy mnie pan zbada dla żartu, ale ja stałem naprawdę za rękę z moją żoną. Doktor? Ja tak patrzyłem na tę kobietę, na moją żonę i tak mówię, nie wierzę po prostu, to się nie dzieje. Za każdym razem jestem tak zażenowany, że naprawdę nie wiem, co ze sobą zrobić i uciekam z miejsca, w którym zdarza mi się taka sytuacja. Nie wiem, co by było, jak ja bym zobaczył na żywo profesora Religę. Może też bym stracił w ogóle głowę i zaczął jakieś głupoty gadać o sercu. Na przykład serce nie sługa. No właśnie. Wiesz, rozumiesz, wiesz, o co chodzi? Wiem. Jesteś super sercowy, bo grasz i w Rytmie Serca, a teraz będziesz grał, uwaga, w Serce nie sługa. Taram, ale wymyśliłem grę słów, co? Właśnie problem polega na tym, że ty wymyśliłeś grę słów, ale ona jest oparta o wymysły producentów. Nie to, żebym we własne... Inaczej, żebym kalał własne gniazdo, że powiem staropolską. Taka informacja idzie z miasta, że jeżeli wprowadzisz w serię albo w film słowo serce lub miłość, to od razu będziesz miał milion więcej. No ale nie, podobno w Serce nie sługa zrobić tak, że wprowadzili Damięckiego, licząc na te miliony. Znasz? Wiadomo, że z aktorem teatralnym umiesz grać, skończyłeś szkołę, dzisiaj jest wielu aktorów, którzy żadnej szkoły nie skończyli. Wieczorem aktorskiej. Mam przedstawienie na przykład, wiesz, o co chodzi. Czy to nie jest trudniej? Czy to jest po prostu twoja praca i ty mówisz, dobra, jestem teraz zakochany, bum, 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 bum. Nie, bo mówimy o dwóch rzeczach różnych, to znaczy mówimy, czy nie jest trudniej, bo merytorycznie rzeczywiście powinniśmy się nie znać, prawda? Tak. Najważniejszy jest efekt końcowy, ale żeby był efekt dobry końcowy, to musi być jakaś atmosfera na planie. Okej, czyli... Jak jest bez sensu i do dupy za przeproszeniem, no to no, z tej mąki chleba nie będzie. Można się starać, ale wtedy okazuje się, że no, może ktoś zły casting zrobił, albo ktoś źle, jakiś producent dobrał reżysera. Jeżeli film jest źle skonstruowany i tam coś nie działa, nie ma chemii, to znaczy, że ktoś dał ciała. O to chciałem spytać, bo mi się wydawało, że dobiera się aktorów, dobra, bierzemy cztery sławne... Nie da się. Naprawdę paruje się to w ten sposób, żeby to miało chemię również. Słuchaj, na możesz ewentualnie zacząć od jakiegoś pewnika, to znaczy wziąć sobie kogoś, kto
obiektywnie jest świetnym aktorem i uznało się już, że potrafi zagrać wszystko i bierzesz go, ale musisz go obudować ludźmi, ale nie na zasadzie, to jeszcze dodamy tego, dodamy... Było już parę takich filmów, nie będę rzucał tytułami, ponieważ robią je producenci, z którymi być może będę chciał jeszcze kiedyś pracować, bo mieli wypadek przy pracy i testowali, okazało się, że właśnie się tak nie da. Po to są castingi. Ja jako aktor zawodowy od 27 lat grający od dziecka mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że casting do dzisiaj jest dla mnie bardzo stresującą sprawą. Naprawdę? Tak. I to jest takie coś, gdzie okazuje się, że wiesz, musisz z siebie zrobić małpę, musisz stanąć na głowie po to, żeby udowodnić producentowi czy reżyserowi, że pasujesz do tej drugiej osoby na przykład. A to tak czasami się nie da. Oż ty! No, no. Serce nie sługa. Najnowszy film, będziesz łamał damskie serca, bo ty od zawsze byłeś tym, dla którego kobiety po prostu chciały gotować, patrzeć na ciebie i podobno tak też będzie. Gotować? Najnowszy. Tylko chciały? Człowiek zaczyna mieć banana takiego na buzi, że to jest niewiarygodne. Dobrze, ale ja bym wrócił do tego serce nie sługa. Bo to podobno jest jakiś totalny kasiarz w ogóle ma, powstała piosenka. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Jest świetna muzyka, rzeczywiście. Przede wszystkim jest świetny Paweł Domagała, który kurde, też ma pasję i to jest niesamowite. Słuchaj, dzisiaj nie można być po prostu aktorem, tak po prostu. No. Bo jak nie masz odskoczni, a on ma te odskocznie. O, patrz. Przeczytaj. Serca nie sługa, i widzisz tam moje zdjęcie? Nie, nie widzę. Co to oznacza? Że nie musisz, bo jesteś rozpoznawalny. Zapytam o taką trochę poważniejszą rzecz. Napomknąłeś a propos relacji twojego bohatera, że tam jest problem z relacjami. Czy twoim zdaniem jest tak, że w XXI wieku, dzisiaj, przez to, że są telefony, tam sociale i tak dalej, od których zaczęliśmy zresztą, mamy problem z nawiązywaniem relacji? Mamy problem i po to powstają takie filmy. I myślisz, że to jest takie uczucie, ukłucie w taki czuły punkt, że być może ktoś zreflektuje się, że kurczę. Ja myślę, że gdzieś tam w głębi duszy film nie może być dobry, jeżeli nie jest uczciwy, znowu pada to słowo, i nie jest gdzieś tam, nie odwołuje się do tego, co jest prawdziwe i nie dotyka naszych prawdziwych tęsknot. I jeżeli my dzisiaj tego potrzebujemy, a na pewno tego potrzebujemy, no to myślę, że producenci, którzy zabierają się za tego typu projekty, będą święcili triumfy. Ostatnie pytanie, powiedziałbym, miły rozchodniaczek. Poza tym, że grasz, również podkładasz głosy. Tak. Miałeś kogoś, kogo byś chciał tak naprawdę? Że mówisz, kurczę, jakbym mógł to być ja. Po co? Ja już zagrałem moją ulubioną postać. A kto był twoją ulubioną postacią? Krzyś z Kubusia Puchatka. Naprawdę była twoją ulubioną postać? No pewnie by się znalazło coś. W zasadzie jestem takim orędownikiem polskiego dubbingu w filmach animowanych, bo tam naprawdę to wychodzi świetnie. A jeżeli chodzi o filmy fabularne, no to różnie z tym bywa, ale mam takiego po prostu mistrza nad mistrzami i to tutaj na pewno nie chciałbym żadnej z tych postaci zagrać, ponieważ wszystkie zostały zagrane w zasadzie perfekcyjnie. No. Jeżeli ktoś ma w ogóle gorszy dzień, a ma poczucie humoru takie abstrakcyjne i jest w ogóle taki trochę od czapy, to proponuję takiego odgrzać sobie Asterix Obelix Misja Kleopatra. To jest po prostu tylko i wyłącznie z polskim dubbingiem. Jestem, nie ma mnie. Jestem. Nie, widać. Widać mnie? Nie widać. Spaliłem. Widać. Ja spaliłem, energetyczny, uśmiechnięty, jedyny niepowtarzalny, doktor. To taki śmieszny. Ciągle mówię, pierwszy raz rozmawiałem z kimś... Czemu cię wczoraj nie było? Bo miałem dyżur. Nie. A, wiesz, coś mi wypadło. Coś mi wypadło. Mistrz. Trzymajcie się. Otis, podciągaj windę. Dziękuję bardzo. Otis. Proszę cię jeszcze, tylko mały promos. Pornos? 30 sekund. Ile razy ci już to powiedzieli? Wszyscy. Mały pornos. Wszyscy.